Dziś będzie bardzo niepoprawnie politycznie. Producent, a i pewnie znaczna część mojej bańki towarzyskiej absolutnie się z tym nie zgadza, co od razu mówię. A chodzi o migracja i kwestie różnic kulturowych, które sprawiają, że jest bardzo nieprzyjemnie. No i druga rzecz, moje absolutne niezrozumienie dla tak zwanych środowisk lewicowych i ich stosunku do kwestii tego, co się dzieje. No w Puszczy Białowieskiej, a przecież nie tylko. Bo powiem tak. O ile jeszcze kilka lat temu można było mieć jakieś wątpliwości co do konieczności ratowania, no nie mówię, człowiek, jeżeli znajduje się zaginiony gdzieś w środku lasu, generalnie trzeba go ratować, bo mamy tu wyraźny przepis kodeksu karnego, kto nie udziela pomocy, czy odpowiedzi w kwestii zagrożenia zdrowia i życia, wiem, mówię za szybko, ale zrozumiecie. Natomiast, jeśli ktoś, a słyszę takie głosy, na poważnie dziś mówi, że mamy grupkę imigrantów za tym zwiezionych przez najpierw Rosjan, a potem Białorusinów, jakichś imigrantów, którzy chcą się dostać do Polski, oni tam biedni siedzą, usychają z głodu i tak dalej. Ludzie, no nie wiem, to dla mnie jest już tylko głos pożytecznych idiotów. Sorry, wiem, że na pewno oberwę w komentarzach. O co chodzi? Słuchajcie, mamy jawną wojnę. Wtedy, kiedy ten cyrk się zaczął pod Hajnówką, mieliśmy wstępną fazę wojny albo jeszcze nie mieliśmy wojny. Wtedy przywoził ich Łukaszenka, który na tym świetnie zarabiał. A teraz przywozi ich Putin, bo nawet Łukaszenka już zdycha gospodarczo. Celowo w złej wierze wsadza w pociągi, podwozi najpierw na Białoruś, potem Białorusini podwożą ich i przepychają przez granicę polską. Realnie Polska tak faktycznie jest prawie w stanie wojny z Rosją i całe NATO, no bo jest kolektywne NATO w stanie wojny z Rosją. To są działania wojenne w mojej opinii. I teraz posłuchajcie, jeśli wpuścimy 2, 3, 20, podwiozą ich 100, 1000, 2000, tak. Bo Putin wie, że w ten sposób może zdestabilizować Unię, jak mu się to prawie udało jemu, Erdoganowi, wspaniale się tu rozumiejących w kwestii Syrii, wspomagających w 15 i w 16 roku. A więc tak, tego nigdy nie zrozumiem. I drodzy aktywiści, zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Unia Europejska absolutnie tego nie krytykuje, no bo nie może. Niejaki Sarkozy, żaden prawak, powiedział wyraźnie, Republika Francuska nie może przyjąć całej nędzy Afryki, bo przestanie istnieć. Europa jest mała. To samo robią tak naprawdę Bułgarzy, to samo robią Grecy na granicy z Turcją, ściśle mówiąc na tych wodach Morza Egejskiego, gdzie macie wysepki. To samo robią Hiszpanie w Melilli i to samo, powiedzmy tak, robimy i musimy robić. I to jest wszystko, co mogę tutaj powiedzieć. Kraj, który nie jest w stanie bronić swoich granic, nie będzie funkcjonować. A to jest zewnętrzna granica Unii Europejskiej. I mamy dwóch cynicznych bandytów, którzy gdyby mogli, zmietliby Zachód z powierzchni ziemi. I jeszcze jedno, słuchajcie, jeśli ja tam słyszę o Kubańczykach, Syryjczykach, czy naprawdę jest tak, że ludzie, których rodziny i wioski inwestują dziesiątki tysięcy dolarów w te wspaniałe przeprawy, bo muszą im wykupić. Rosja nic nie robi za darmo. Oni muszą wykupić samoloty do Rosji, hotele w Moskwie, to tam, to siam, to jest wspaniale zorganizowana działalność. Czy oni nie mają internetu, nie mają smartfonów, nie wiedzą, co się dzieje, nie wiedzą, co ryzykują? Ja jestem liberałem, nie lewicowcem. A zatem uważam, że człowiek w jakiejś mierze znacznej odpowiada za to, co robi, kim się staje, za swoje działania i ich konsekwencje. No i sorry, oni też muszą odpowiadać. A nie Polska, nie Polska Straż Graniczna, nie Polska Służba Zdrowia, etc., etc. Dokonują pewnych wyborów i następnie padają ich konsekwencją, a stają się narzędziem w rękach Putina i Łukaszenki. Ramen!